Słuchaj, to może ja będę kontynuował temat tego, bo hip-hop to teraz jest bardzo różna muzyka, nie? Może być hip-hop uliczny, może być hip-hop, no nie wiem, studencki, kurczę, undergroundowy, truskulowy. Ty już określiłeś się, że raczej to nie to, co Liber i Mezo, tak, w mediach będziesz chciał robić. Więc do jakich artystów polskich ci na przykład blisko tak czujesz mentalnie? O Jezus Maria, na pewno nie mogę się tam do tych większych takich raperów porównywać, no ale ja na przykład wychowałem się na TD, wychowałem się na Pei, na PZ-cie, Moleście. Takich raperach. No i jak mówiłem na Liroy również, nie? Kiedy miałem 10 lat, zacząłem słuchać. Okej, oglądaliśmy twój klip, który jest poruszający, natomiast ja jako kobieta zwróciłam uwagę na tatuaże. Czy one są prawdziwe? Są prawdziwe. Pokazuj. Pokazać? Pewnie. No to, teraz właśnie raper musi mieć tatuaże, jakieś problemy z prawem, to ty akurat się tutaj kwalifikujesz, tak, nie? Bo... Widzę, załączniki tu mam, tutaj nie za bardzo. O, tu może załączniki zostaw, pokaż po prostu. Może tutaj... Tak, będzie okej. Przytrzymamy jeden, to tutaj jest biały, w razie czego bym zapomniał, jak się nazywam. Twoja ksywa, tak, ksywa na rękę. Oczywiście. Tutaj jest mikrofon, jeden z najnowszych moich. Teraz jest coraz więcej tych koncertów i tak dalej, jak zabraknie mikrofonu, zawsze... To zawsze możesz sobie pożyczyć. No i na sercu oczywiście syn, no ale tu myślę tak, za wczesna pora, nie? Za wczesna pora, tak, jeszcze tutaj... I teledysku było widać. Oglądalność by skoczyła od razu, pokazałbym raper klatę z tatuażem. No dobra, ale w takim razie na przykład jeszcze płyta PZ-a, bo mówiłeś, że PZ-a też słuchałeś. Słyszałeś nową płytę PZ-a? Zakupiłem nową płytę PZ-a. I co sądzisz? Bo niektórzy twierdzą, że te podkłady muzyczne takie za bardzo eksperymentalne, za bardzo elektroniczne. No właśnie mówię, w którym bym chciał stronę pójść, tak? Zapytaliśmy. Na pewno będę chciał eksperymentować, będę chciał dozować między nami, na przykład jakimś takim dubstepem, jakimiś na pewno jakimiś oldschoolowymi podkładami. Po prostu uważam, że nasz hip-hop, tak, inaczej nie chcę tam nikogo oczywiście obrażać, ale że jest mało eksperymentów, że każdy chce robić albo tylko uliczny, albo nie można w ogóle wyjść gdzieś poza, coś zrobić nowego. Właśnie ta płyta mi się dlatego podoba, że jest coś nowego, jest jakaś świeżość i tekstowo mi bardzo siada i pod względem podkładów. No nie spodziewałem się, że Sydney Polak takie podkłady zrobi. Proszę bardzo, czyli tak naprawdę na twojej płycie będziemy mogli się spodziewać podobnych klimatów? Czy ta grupa fanów będzie mogła sięgnąć po twoją płytę? Myślę, że na pewno tak. Mogłbym powiedzieć coś więcej na przykład o tej płycie, że będę nagrywał, już jutro będę jechał do Katowic nagrywać z raperką Tess, która między innymi nagrywała z Wuwuniem Wielkiej Yo. Między innymi też... A o czym to będzie kawałek? O czym to będzie kawałek, a nie będę zdradzał. No dobra, dobra. Tajemnica musi jakaś być. Musi być. A ja tylko wam szybko zdradzę, że robi prawo jazdy, także jeszcze sam nie będzie prowadził. Pozdrawiam, dobra, gramy. Pozdrawiam mojego pana instruktora. Pozdrawiamy. Zdam za pierwszym razem, obiecuję. Idzie dobrze. Obiecanki, tacanki. Zobaczmy sobie Jamala w takim razie. Przypomina, że nie jestem sam, sam, płonie napisane nam. Rajdy to jedno, one, daję tobie słońca, one. To mi przypomina, że nie jestem sam, sam, płonie napisane nam. Zobacz to biegny, które nigdy się nie znajdą, a jednak są jak my, ale ja mam to, czego trzeba ci, smakuje jak mango. To siła miłości, nie ma takiej drogiej jak ty. Nawet gdy twoje dłonie są dla mnie nieznanym lądem, wiem, że tu jesteś, to dopiero początek. Nie mówię nic, pogubiłem rozsądek, porażony miłości prądem. One, daję tobie słońca, one. To mi przypomina, że nie jestem sam, sam, to nie napisane nam. Ja i ty to jedno, one, daję tobie słońca, one. To mi przypomina, że nie jestem sam, sam, to nie napisane nam. So me go so damn queen. You have the thing I need. Every time I see your eyes, girl, me feel like a kid. My pulse catching speed, my eyes starting bleed. Queen, you are the quest that a king have to lead. Yes, indeed, queen, now me have to proceed. Burn up your body like the sensi I breed. Burn up your worries and now I get freed. Queen, you are the sun that I need. One, daję tobie słońca, one. To mi przypomina, że nie jestem sam, sam. To nie napisane na. Ja i ty to jedno, one, daję tobie słońca, one. To mi przypomina, że nie jestem sam. Jesteśmy, mamy płyty. Przypominamy oczywiście, że płyta PZ jest do wygrania. Bardzo proste pytanie. W jakim programie mogliście poznać
Sebastian Biały, nasz gość. Już wszystko wiadomo, na początku mówiliśmy, że był w jakim programie? Mama. Dobra, 72212. No i oczywiście wracamy jeszcze do naszego gościa i za momencik zrobimy konkurs. Mega konkurs. No właśnie, jakie są twoje plany, kurczę, wydawnicze, koncertowe? Koncertowe, no to już, jakby mogę zaprosić. Bardzo możesz, chętnie. Pozwala się na to, tak? No więc chciałbym was wszystkich zaprosić teraz 16 do Brzeszcz. Gramy koncert charytatywny dla Nikoli. O godzinie 20 będę występował. Będę również 21 w Gorzowie Wielkopolskim w klubie Metronom oraz w Krakowie 23 w klubie Rotunda. No i proszę. Jeździ się trochę, gra się, publiczność się zdobywa bardzo płyta, dobrze. A płyta właśnie, jak to będzie z płytą? Gdzie będzie wydana? Może, czy masz wydawnictwo, czy już masz nagrane kawałki, czy to dopiero robisz? Cały czas trwają rozmowy, nagrałem jedynie jaki utwór ostatnio, to utwór gościnny Kamili Krzępek, która pochodzi z Bielska-Białek. Jest to objawienie Universal Music Polska. Między innymi też współpracuję z Marcinem Kindlą, który również że pod względem podkładów mi pomoże i brzmień. Czyli tak blisko Śląska teraz się jednak ten... Również będzie ST, który robił bity między innymi Rahimowi. No proszę. Pięknie, także zobaczymy, czekamy na płytkę, zapraszamy ciebie. A dzisiaj rozwiązanie mega konkursu. I było pytanie, jakiego programu zwycięzcą jest Dawid Podsiadło, nasz czwartkowy gość, czyli... Oczywiście odpowiedź jaka? X-Factor. Wiadomo, że z X-Factora. Traktora. Dobra, mamy płytę oczywiście do rozdania, a wygrywa osoba z numerem początek 600. A końcówka 3, 2, 9. Gratulujemy. Tak, wczoraj do rozdania były do zdobycia dwie koszulki i wygrywa osoba z początkiem numeru 605, końcówka 304. Druga osoba? 504, 128. Super, wszystko jasne. Co wam jeszcze możemy zdradzić? Że oczywiście możecie nas oglądać zawsze od poniedziałku do piątku. To raz, ale można nas oglądać na YouTubie, na internecie. Muzyczna Strefa rządzi. Pamiętajcie też oczywiście o muzycznastrefa.com.pl. Jak najbardziej, tam dużo, dużo plotek i rozkład naszego programu. W poniedziałek słyszycie już teraz podkład Aleksandry, będzie gościem Aleksandra. We wtorek Magister Ninja, w środę Krzysztof Krawczyk o 19:00. Bądźcie z nami, nie zapomnijcie, że istniejemy. Wielki Krzysztof Krawczyk, dziękujemy, naprawdę miło było pogadać. Dzięki, bardzo było fajnie. Cześć. Dzięki. Udanego weekendu, pa! Codziennie pada deszcz i choć mam do kogo wracać, czasem możesz mnie tu spotkać. I nikt o niczym nie wie, nikt nie pyta o twoje imię.